bez ruchu każą tkwić nam tu. Jak długo nie pamiętam już, brak nam powietrza, słów i snu. W gardłach zaschnięte i śliny kurz. Jak okiem sięgnąć w strony wiek, okopów linie ciągną się, a my czekamy, mija czas i do ataku wciąż nie posyłają nas. Powiedz, że spieszyć się nie ma gdzie i to jest prawda, co tu być. Lecz ty w okopy nas cieszę, to kiedyś, a tak musi być. Jedna jest tylko droga stąd, gdzie horyzonty wrogi się mną. Inaczej zaś polowy sąd, a lecz się swoim to już gruby błąd. Wszak to manewry tylko są, na wzgórzach lornet błyszczą szkła. Wszystko jest strategiczną grą, w której brać udział muszę ja. Kolega pyta raz po raz, co będzie, jeśli trafią nas. Odpowiedź jedna musi być, po prostu nie będziemy żyć. Krzyk, ruszamy do ataku, na rozpusta w lewnokich wzgórz. Wokół wybuchy czarnych krzaków, dym, huk, nic nie widać już. W głowie pani śmieni się trzepie, jak kartem tak spłoszony puls. Więc żyje, czy to na moje ślepe, czy może dośle woda kul. W tym miejscu zatrzymuje się, gdzie jest przyjaciel, gdzie jest wróg. Nie widzę go, on widzi mnie. Strzał! I lecę znowu. Leżę przy ziemi, trzymam twarz. Swój własny oddech czuję z niej. Stanica mój wchłonęła w czas. Idą sanitariusze trzej. Co chwilę słychać suchy strzał. Wstrzymuje przerażony dech. Do tych, co przeżyli pojuszał, dobija tamtych trzech. Już są, już, już, zastygam i podchodzą, nachylają się. Widzę znajome twarze trzy. Strzał! Dobili mnie. Złódź. Otwieram oczy. Pole. Polega. Opa. Tak i cześć. Znów czekamy na swą kolej. Żyjemy.